Tak, i to jest właśnie ważny element tego poślizgu. Jeszcze Karol po zabiegu dostanie butlę wody, bo musi uzupełnić płyny. Z uwagi na to, że poruszyliśmy bardzo płyny tkankowe, krew, limfa odprowadzają nam wszystkie te metabolity, ale też rozprowadzają witaminy, hormony do odpowiednich agregatów komórkowych. Dobrze, tu jest na piątce w tej chwili. Tak. Myślę, że one już troszeczkę straciły temperaturę. One mniej więcej trzymają tą swoją temperaturę. My ustawiliśmy mniej więcej na 44 stopnie, natomiast mniej więcej po 6-7 minutach no już te bańki, że tak powiem, one są nadal ciepłe, ale już powolutku już tą swoją temperaturę, tak, one stygną. Tak. Możemy opracowywać tutaj właściwie podążając od kości krzyżowej na potylicę, ale również opracowania, to mówiłem o tym, że możemy zaczynać od odcinka szyjnego do kości krzyżowej, następnie znowu podążać do góry lub to, o czym rozmawialiśmy wcześniej przy pozycji siedzącej, że wykonujemy wyłącznie na boki, możemy tutaj jakby albo oderwać bańki, aby czynnie od kręgosłupa, gdybyśmy chcieli wykonywać ten ruch masujący na boki, ale również też możemy, to jest wszystko, słuchajcie, kwestia naprawdę wyrobienia swojej techniki jakby na zewnątrz i do wewnątrz. Tu już skóra Karola nam się zaróżowiła, a też badania donoszą, że to odciąganie tkanki jest do 8 cm w głąb. Którą bańkę Ci podać w tej chwili? Chciałbym jeszcze zaprezentować szklane bańki. Ja nazywam je tak zwanymi kąsającymi glonojadami. One są dość silne. To są właśnie te pocałunki. Tak, Ola mówi pocałunki, ja troszkę to inaczej nazywam. Powiedziałbym, że w sporcie one fenomenalnie się, prawda, sprawdzają. To właśnie u pacjentów, u których może występują. Może pokażmy, jak bańka zaciąga nam skórę. Tak, dokładnie. Idealnie to właśnie proszę widać, zobaczyć w tej chwili. Na mięśniu, na okolicy mięśnia pośladkowego. U pacjentów, u których występują dolegliwości bólowe właśnie wynikające z ucisku na struktury nerwowe, odcinka narędziowego, czy to mamy na myśli pacjenta z bólem oponowym, czy pacjenta z bólem korzeniowym, właśnie oprócz tego, że występują punkty spustowe, które oczywiście możemy dezaktywować, chociażby wcześniej zaprezentowanym przez Olę tą bańką z rękojeścią, ale również możemy w fantastyczny sposób pracować tutaj na tkankach, wykonując odpowiednie techniki. No i jest to okolica troszkę bardziej bolesna, prawda, Karol? Jak odczuwasz? Przyjemny. Karol ogólnie jest zdrowym człowiekiem, dbającym o siebie, uprawiającym czynnie. Tak, odczucia u pacjentów mogą być bardzo różne, natomiast chodzi o to, żeby zabieg nie był bolesny. On ma być przyjemny, nie zawsze mocno znaczy dobrze. Panowie umięśnieni być może nieco inaczej odczuwają, ale jakbyśmy te bańki zastosowali na udach kobiet w celu na przykład walki z celulitem, no to częstotliwość musimy znacznie zmniejszyć do 0,2-0,3 bara z uwagi na to, że te okolice są bardzo delikatne. No i po prostu zabieg byłby bolesny, a nie takie jest zadanie tego zabiegu, prawda? Tak jak teraz wykonujemy zabieg pod kątem po prostu masażu, no tak w zabiegach drenażu limfatycznego ta intensywność jest minimalna, tak jak Ola powiedziała. I to jest oczywiście kwestia, prawda, pacjenta. Tak, drenaż wykonuje się w zakresie od 0,5 do 1 maksymalnie. Takie jest zadanie drenażu, aby odprowadzić limfę, zlikwidować obrzęki i pomóc pacjentowi.